Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Czekajcie, może trochę bliżej sobie zrobię. Ja nazywam się Mateusz, A dzisiaj ze mną w naszym gamecaste gość co tygodniowym już udaje nam się utrzymywać jakąś tradycyjność i wielopokoleniowość. Jest z nami Kuba Kwinta, bardzo fajne nazwisko, z Dziękuję. Anshar Publishing. Z Wabanku. Z Wabanku. No, tak, to nie, nie to nie nazwisko zawsze, to nazwisko z Wabanku, dokładnie. Dobre otwarcie. E, tak. Witam cię, Kubo. Bardzo fajnie, że jesteś z nami. E, Kubo jest teraz head of publishing, tak? Dobrze. Tak jest. Tak. Jest. tak a wywodzi się z PR-u, e, ale że e, jest też. E, jako, jako, jako reprezentant na szarów jest myślę też reprezentantem takiego trendu rynkowego, bym powiedział, w którym polscy domorośli nasi publisherzy, jeszcze niedawno tylko studia deweloperskie, ale już teraz publisherzy walczą o większą, piękniejszą przyszłość naszego polskiego game devu i e, zasobne portfele naszych zacnych deweloperów. I twórców, i też o y, kreatywny poziom tego, co produkujemy i co wydajemy. Stąd też pomyślałem, że Kubo będzie idealną osobą do tego, żeby usiąść poopowiadać o tym, czym się zajmują, co ciekawego słychać u nich, co przyniesie nam przyszłość. Nie I, wie nikt. No, ilu mamy publisherów faktycznie, kto tam, kto, tam, kto tam tym publisherem w Polsce jest. Także sobie dzisiaj o tym troszeczkę pogadamy. Kubo, witam Cię. Jeszcze raz bardzo serdecznie. Powiedz, dzień dobry. Kim jesteś? Skąd przychodzisz? Co u ciebie ciekawego? Jak ci minął dzień? No lepszego picza nie mogłem mieć. Wiesz co, jak mi mija dzień? Nie, może zacznę od tego, kim jestem. O, jestem Kuba. Eee, tak, jak, tak jak powiedział Mateusz, wywodzę się z publishingu, z PR-u. W publishingu siedzę, tak powiedział, półtorej roku. Także o tym, dlaczego publishing, pewnie za jakiś czas, więc nie będę spoilerował pytań. Jakich pytań? To wszystko ty możesz opowiadać. Ja tu tylko jestem od, wiesz, od świecenia twarzy. Ale przyznam, listy pytań nie dostałem, także lecimy na żywioł. Tak, no i w Anshar już publishing, pierwotnie studios, wraz z moim siedmiu, sześcioosobowym teamem, który pozdrawiam. W tej chwili zajmujemy się tak naprawdę wydawaniem gier e, zewnętrznych, czyli tutaj już nie mówimy o grach studios, jaką był na przykład GameDeck którego możecie znać. Także naszym zadaniem jest przede wszystkim tutaj e, próba wypromowania oczywiście tych gier, e, sprawdzenia się też w roli, e, w innych rolach, tak? no bo tutaj jednak większa lwia część teamu wywodzi się stricte marketingowego approachu, a jednak ta Kwestia wydawnicza ma troszkę nowe, e, nowe sfery, takie jak scouting czy, czy tak naprawdę bizdev. No dużo, dużo publishingu też opiera się na, na, na bizdewie, na, na kontraktach, na dealach, na koniec końców na tym, jaki, jaki inkom mamy na koncie. E, jak mi dzień minął? Ciężko, dużo spotkań, ale owocnych. Nie, to nie ciężko fajnie, w końcu coś się dzieje, jest dobrze. E, to ja jest nie to wiem szereg. jak u ciebie, ja, ja, ja miałem początek roku, był taki trochę coś się dzieje, coś, coś trochę do przodu, ale zanim ktoś wrócił z urlopu, to było połowa lutego czy tam z wakacji zimowych, potem były ferie i dopiero teraz na GDC. Co, no GDC mnie do dziś trzyma. Znaczy nie, nie w sensie alkoholowym. Tak żeśmy, ale... tak, żeśmy się spotkali, że aż cię do dzisiaj trzyma. Tak, kochani, tak się, tak się robi biznes w Polsce dokładnie. W Ameryce. <grym> to wody piję też nieprzypadkowo. <grym> Czekaj, to też. <grym> <grym> tak, bardzo ładne kubki. Czekam na przesyłkę kubków fanszarowych do nas. Czy jest mamy... na digitale będzie? Nie, no to wszyscy chyba będziemy mm. na digitale. W ogóle bardzo dużo ludzi na GDC się żegnało właśnie hasłem, że do zobaczenia w Krakowie, co jest bardzo fajne dla nas jako branży. Ale jednocześnie od paru osób usłyszałem, że na no, digitale to fajne, ale to taki polski event, nie? Więc tego biznesu to aż tak dużo tam nie ma. Więc się wy wybieramy na Nordic, a na Digitalach to może, ale, ale niekoniecznie. I ja tak sobie zastanowiłem się nad tym, jeśli ktoś robi. E, jest outsourcerem gdzieś tam dla, nie wiem, studiem e, animatorskim artowym, to realnie jeśli tam sobie polską branżę ma w miarę obskoczoną i nie jest z Polski, to faktycznie nie masz tak dużo e, motywacji do tego, żeby na digitalach być, co trochę zmieniło moje postrzeganie, bo mi się wydawało, że kurde, to przecież mega event, ekstra, fajnie, nie? zwłaszcza teraz niemieckie konferencje trochę sobie tam, no może nie podupadały, ale po, zmieniły swój status, troszeczkę się e, inaczej to wszystko wygląda i, i jednocześnie e, re, reboot... Chorwacki też jakby trochę mniej jest popularny niż był i się okazuje, że, że może i digitale też tak nasze Dragonsy nie wiem, czy tracą, czy, czy może już nie są takie fajne jak kiedyś, albo nie, nie mają tego, tego trochę feelingu świeżości mega. Znaczy wiesz co? Pytanie, czego oczekujesz po, po DDK? -ach? Bo dla mnie akurat tutaj ten faktor networkingu jest, jest najważniejszy. E jakby w kontekście jakości prelekcji, no to, to wszędzie nawet na GDC, na GDC z, z, zdarzały się wiesz, toki, które, które są różnie odbierane. Także tutaj akurat w warstwie jakby merytorycznej i edukacyjnej nie będę się wypowiadał, no bo wiadomo, ile o specjalistów tylu, tyle poziomów, bym powiedział doświadczenia, um, ale jak gdzieś personalnie e, jadę na deteki głównie jako um, jako formę networkingu z ludźmi. Jednak wiesz, dla nas, dla, dla Anszarów, tutaj południe Katowic, yy, znaczy południe Katowic, tak, yy, południe Polski, no to jest właśnie akurat Dedeki są tym miejscem, gdzie. No dla Was taka e... tylko większa impreza firmowa, tak, troszeczkę gdzieś tam. No, troszeczkę. troszeczkę. No, od nas <laughs> 80 osób, także. No ale to by się wiesz rzut kamieniem, no więc jakby. To, no, tak, tak, To my od siebie z północy musimy jechać, wiesz. Aż czekam, kiedy zobaczę jakieś może studio z Olsztyna i mi powiedzą, że 6 godzin jechali do, tych, do tego Krakowa na te Digitale, ale są chyba z jakieś 2 czy 3 teamy w Olsztynie, aż, się, aż się gdzieś tam zastanawiam, kiedy, kiedy to miasto jakoś tam sobie się rozwinie w tej perspektywie co to też jest trochę temat biznesowy takiej nierówności rozłożenia game devu polskiego, bo, bo w tych dużych miastach jest jego dużo, a w tych trochę mniejszych dużych miastach nie ma go w ogóle. I no niestety nasz rodzinny Białystok i nasza wschodnia ziemia absolutnie wpisuje się w ten trend. I trochę czekam sobie na czasy, w którym będę mógł powiedzieć, ej, nie, jednak... W takich miastach jak tam Lublin, Olsztyn, prawda, Białystok, e, to się, się dzieje się, nie, bo tam chyba to nawet w Szczecinie sobie. nie jest aż tak kolorowo z tym z tego co z, pamiętam. W Szczecinie siedzi chyba Paweł Seksorów, o ile dobrze pamiętam. No, no, to, no to to oni jako chyba jedyny taki mega przedstawiciel, ale to też jakby e, no. Wiesz co, no pytanie leci zmienia w, tak naprawdę Otwartość na pracę zdalną, nie? no bo tutaj, jakby, ja rozumiem, że chodzi ci o taką, e, takie, Mark Your name e, na mapie, tak, że tutaj jest jednak kolebka Game Devu. No, ale rzeczywiście, no, gdzieś tam mamy co Warszawę, Wrocław, Trójmiasto. No, ja wiem, że, wiesz, praca zdalna wszyscy ją lubią i fajnie, ale pewnie dla, y, zwłaszcza tych młodych jeszcze studentów, albo dopiero co już nie studentów. No to, no to jednak braca w biurze, w game gamedevie, w takiej kreatywności yy, yy, wspólnoty. Myślę, że trochę zmienia sporo w postrzeganiu, zwłaszcza, że tam parę, że par, żeśmy dżemów albo wspierali, albo prawie robili. I jednak ten fizyczny kontakt i, i współpraca, no, no troszeczkę inaczej wygląda yy, dla młodych. Szczególnie. No to inaczej zmienia perspektywę tego, w jakiej branży się pracuje, nie? i na ile ona jest bliska albo daleka. Szczególnie, że wiesz, gry z polskich dżemów też osiągnęły tak. sukces. No, moim idealnym przykładem jest Superhot. Tak, tak. Ta. Więc idzie na tym zarobić. Ale Każdy, tak jak mówisz, no to... chyba krzywa krzywa uczenia też jest znacznie inna. Znaczy ja, ja Ci powiem szczerze, pracując podczas, podczas pandemii zdalnie, to wiesz, nie, ja, ja nie wiem, co to jest work-life balance. Jakby <noise> Sam się szmaciłem. I, i, I jakby jestem tego świadom, także ja akurat preferuję pracę w biurze, bo dla mnie to też jest zdrowe. No i też mam czuję, że, że większy komitment tutaj w, w, w biurze. No Dobrze, a powiedz mi, jakim jesteś graczem w ogóle? Zanim zanim jeszcze przejdziemy do tam bardziej biznesowych pytań? Chcesz ja ci poznać. Opowiedz no dobrze, chwileczkę dobrze, o sobie. Dobrze. Bo... Nie chcę już takiej pełnej historii, że a grałem na Pegazusie i a tak nie, dalej. Proszę. Bo się ostatnio się orgnąłem, że, że wszyscy mówią to samo. Są ciekawe story, ale jednocześnie potem sobie myślę, kurde, nie, jakby jak chcesz posłuchać o gościu i, i jego jakby wartości dzisiaj jako, jako osoby, jako profesjonalisty, to wie, wie, ciekawsze to jest story, jak mówisz kim jesteś dzisiaj i, i co masz do zaoferowania <coughs> dla świata, to niż, to, że wszyscy, niż to, że wszyscy graliśmy na Pegazusie, bo to nie jest żadna wartość dla dla słuchaczy, tak? No to tak, słuchaj tak, mnie tak uważasz, Od dwóch sezonów... Słuchaj synuś, słuchaj synuś, no. Od dwóch sezonów wsiąkłem, i to tak mocno, w Fortnite'a. Tryb Uuu, bez budowania. To się w ogóle nie zdarza, to jesteś wyjątkiem. Ale to jest jeden z jak nie najlepiej wspierany Battle Royale na rynku. Jakby tak. epic srogo jazie. ja Wiem, że na tytuł MMO chyba jeden z lepiej wspieranych tak, A tak czego tak tak. tam nie ma? Czego no, Panie. Tam nie ma. No, ja się też trochę jaram tym trybem. Nowym Także jest to do, no, dla mnie trochę taka odpowiedź, nie wiem, na taki każualowy gaming. Mam gdzieś ekipę z, z firmy i po prostu sobie, sobie dłubiemy. No jest to też wynikowa przejścia z takich, bym powiedział, bardziej wymagających e, FPS-ów, e, czy to Warzone, czy, czy, czy inne e, Battle Royalki. Aczkolwiek od momentu, kiedy mam e, nowego kompa, staram się też e, tutaj zasięgnąć e, więcej indyków. Więc ostatnio e, wróciłem do Decelsów e, i mocno ogrywałem też Helkarda od e, tutaj pozdrowienia dla Konstantego. Więc takie deckbildery deck lubię. Jestem w stanie, wiesz, sobie pograć, łożyć dwa deki i pójdę, nie wiem, drzemnąć się, zrobić herbatę, wracam i, i nic mnie nie zmienię goni, nie? No to fajne, fajne połączenie, deckbuildery i. I Fortnite. Fortnite. Kiedy Fortnite będzie deckbuilderem? Chociaż w sumie już może trochę jest w swoim założeniu gdzieś tam. E, A coś, co? coś się razy... buduje. Co... No tak, no jak budujesz, to Fortece, no ale to o nie takiego deckbuildera walczyłem. <laughs> Ojej, no walczyłeś może o Gwinta, ale nie wyszło, no. Bo może jeszcze kiedyś. Eee, szkoda ci, bo jakby karcerkowcem jesteś takim bardziej, czy tylko, tylko przy okazji? Chyba przy okazji. Chyba przy okazji. Ja się też nigdy nie nie robię. Sto nagrałem, ale to tak na początku, jak potem wiesz, powstało milion artykułów, jakie deki mieć najlepiej, żeby, żeby masterować, to to już jest. To już za duży poziom komitmentu, według mnie. Dobra. Dla mnie przynajmniej. No A to chyba we wszystkich. Online nowych grach, prędzej czy później się z tym ścierasz, że nie możesz grać dla samego grania, tylko musisz mega intensywnie grać. Wiesz co? No, zależy, kiedy ekonomia wchodzi do gry, nie? kiedy musisz dać, dać trochę szekli, żeby zbustować sobie czy to deka, jeżeli mówimy o tych builderach, czy jakiekolwiek temy. Ale założę, że teraz ten, to, 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 to finansiera w gry wchodzi dużo szybciej ten w ogóle jednak mobilkowe podejście, bo już teraz no. wszystkie strzelanki mobilkowe wyglądają, ich menu, wszystkich wygląda dokładnie tak samo, bo wszystkie wyglądają jak PUBG albo jego alternatywa i wszystkie mają nawalonych, prawda, y, boksów do odznaczenia, awardów do odebrania i tak dalej. I pamiętam, że parę lat temu, jak wszyscy Twardzi, głowi pecetowcy mówili, nie, gdzie, to w ogóle nie można się, cytując tu ciebie, aż tak zeszmacić, tak, no jakby ja gram, bo zapłaciłem dla gry i gram, żeby grać, tak, e, a faktycznie teraz, zobacz, wszyscy to zaakceptowali i, i Call of Duty, i PUBG, i tak dalej, i tak dalej, i Fortnite też oczywiście jest, jest, jest w tym trendzie i wszyscy żeśmy się przyzwyczaili do tego, że gramy, bo gramy, ale to płacić no i tak trzeba, i tak trzeba, nie no, tylko wiesz, z drugiej strony, tak jak mówisz, ten mobilkowy hmm, system w ogóle nawet nie hmm, zbierania haraczu od graczy, ale takiego budowania, nie chcę powiedzieć fałszywego komitmentu, ale w, w, grałeś w Genshinah? Eee, nie, ja jestem, ja jestem super celowym Brawl Starsowym dziadem, okay. także, także wiesz. To druga strona barykady, o rozumiem. Tak, to co mam na myśli? Mam na myśli fakt, że Genshin e, nagradza cię za wszystko. Zalogujesz się, dostajesz już ten, jakiegoś maila. Ten, ten, ten sam schemat, nie? Tak, to, to, to nic się nie tak dokładnie. Non-stop dostajesz punkty i, i to też jest ciekawe, nie? jak bardzo gracz czuje się tutaj wymasowany, aż przychodzi taka bardzo cienka granica, kiedy czujesz, że na przykład tam akurat jest Adventure Rank. Twój... No nie domagasz, nie? Musisz sobie pomóc. A tak gra wiesz, i świeci, i zachęca cię do tego, żeby na przykład właśnie wszystkie postacie kupić, zbudować sobie nowe, nowe, nowe party. I to jest fajne, że tak naprawdę nie czujesz, kiedy obciążasz swoją kartę. No, mobilkowcy, czy gry mobilne, znowuż, parę lat temu, 10 czy 15, to było tamte 20% rynku, plus minus 13, i nam się wydawało, że to dużo. Teraz to jest 40% globalnego rynku i, i faktycznie no, reszta to jest 30 konsol, 30 PC, plus minus. Mobilki jako zjawisko wygrały tak skalowo i, i, i faktycznie są no, mega wydajnym biznesem, w którym trzeba mieć mega zaangażowany zespół, mega responsywnych grafików, którzy muszą nowy content dostarczać, mega aktywny zespół community, który nie może. Tak jak niektóre pecetowe gry, no może raz w miesiącu rzucimy update y na Steam'a, tak? No to w sieci mobilkowym to nie funkcjonuje, tak? No bo tam realnie masz plan rozpisany, to są... Dużo bardziej intensywnie robione gry, zwłaszcza te e, mobilki premium czy tam premium free to tak, playowe. post faza, nie? Przez tak, co, coś, to co, coś, co w pc świecie, takim steamowym, który, który jest dobra, jak będzie pramka na Steamie to, to coś tam zrobimy. To jest a smarty. tak to. Tak, a tak to no, do premiery oby, oby wydać i ojej, coś się nie sprzedaje, kurde, no, jakoś tak nie wyszło. No ale dobra, to robimy kolejną grę. Nie? I w życiu sensie publikowym tam to, to, to zabójstwo, jakby nie ten grzech nie swojej gry i swojego community. tak? Ale dobrze, to powiedz, kiedy Aszary robił mobilne gry. Robiliśmy jedną. Nazywała się Tiny Game Dev i to był taki post-game-jamowy e, projekt. E, nigdy. Chciałbym to tutaj zaznaczyć mocno i wyraźnie. Never. <noise> Nigdy. W sensie, no, to a game jest deck? inna para Kaloszy. No co z tym No nie, no, jest na y, mobilki, bo ja nawet nie wiem. Bo na yeah. tam, no, A czemu nie? Game Deca zagrasz na dwóch rzeczach, które są za tobą. Czyli na Switchu i na PS5. Ale chcę na komórce, ja nie chcę. Na... To Steam Remote play. Odpalasz Aha. sobie telefon i, i grasz. No, dlaczego nie? Jakby nie wiem, czy wiesz, że są. Dwie oddzielne gry, które są e, Frostpunkiem nierobionym przez 11 Bitów i są tak, mega popularnymi grami reklamę. strategicznymi e, mobilnymi, więc dlaczego Decka nie ma tej, w tym gronie, tak? No, wiesz co? Mega chętnie bym zapłacił za to. No to jak zapłacisz nam mm, za port, dogadamy się na jakiś śwież fajny resher. Ty to jesteś ze studia, który tam smaży <laughs> pieniądze z sprawy. Jesteś się The next big thing is you. Dlatego tu jesteśmy. Ja zapomniałem powiedzieć. Proszę Państwa, ten człowiek będzie za rok odbierał nagrodę za największe wzrosty sprzedażowe na no, on. A to studio z niepublishing. Jedno z drugie pociągnie. No. Jest Anshar z przodu, dokładnie. Grupa Anshar, trzymamy się razem. E, nie no, ale tak na poważnie, jakby no, mobilki to nie jest nasz scope. E, my tutaj się skupiamy na już na grach Indie Premium, tak naprawdę. Więc taki sektor gier AA, indie premium to jest coś w co celujemy. I po samym portfolio Studios tutaj jakby okej, okay, bo tu chciałbym rozdzielić e, dwie rzeczy. Teraz mm -hmm. siedzę tak. tu jako pracownik Studios, tak, czyli e, no, to jest firma, która już e, w 100% dłuje work for hire, czyli no, tutaj e, gry na zlecenie klientów. No w tej chwili layers of fear, to jest to jest e, tutaj ko development z, e, z Bluberem. Nasz, e, nasza pierwsza gra. Drugi projekt e, X, który, który myślę, że gdzieś został chyba ogłoszony, ale ludzie słuchają NDA i wolę nie, wolę nie, nie, nie bablać. Jakbym był pijany to... mi później. Tak, jak później kamery, później. kamery wyłączymy. No więc generalnie. A ja wam ma... powiem na streamie za tydzień. Pokażę <grym> znakami albo. Pięknie. <coughs> ale... alfabetu Morsa. Dokładnie, więc my tak naprawdę już skupiamy się troszkę na takich, nie wiem, full scout development, tak to mogę mądrze nazwać, i to są raczej już większe, większe teamy niż, niż, wiesz, małe takie czanki, czyli um, no tutaj jakby studio skupia się już na takich, bym powiedział, większych tytułach, co w związku z tym po zakończeniu Game gamedeca spowodowało, że no mamy ten siedmiosobowy team publishingu, znaczy wtedy jeszcze marketingu. Skończył się game do Employer brandingu nie potrzebujesz siedmiu osób, nie? Nawet jak ta firma ma 150 yy, pracowników. W związku z czym padł fajny pomysł, czemu nie wykorzystać tego potencjału. No i spróbować swoich sił na takim poletku publishingowym. No I udało nam się w tej chwili dograć dwa projekty, ciągle walczymy o kolejne. Tutaj też jest jakby dużo faktorów, no ale w tej chwili jakby też staramy się iść dwufalowo. Z jednej strony wiadomo, to są te najłatwiejsze, bym powiedział, deale, każdy chce pieniędzy, no i jeżeli możemy inwestować, no to tutaj w jeden z takich deali na pewno na pewno chcemy iść, no bo tutaj też jest większa sprawczość w kontekście decyzji developmentowych. Tak? Drugim projektem, Liberté, jest to jest Liberty, tak, tak się nazywa. Jest to roguelike właśnie z deckbuilderem, więc może dlatego teraz ogrywam tego typu gry. Mm -hmm. e, to jest gra, którą złapaliśmy po ile accessie tak naprawdę. I tutaj. To późno. No, wiesz co? Ja idealny wiem, czas. To, ja <laughs> tak. wiem, jaki to jest ciężki rynek. Wiesz mi, ja jestem. Wiesz, w tym momencie, w którym ty łapiesz yy, publishing deal, to ja jako agencja. Też gdzieś tam jestem w okolicy, tak? W tej czy innej no. sposób. Więc wiem, jaki to jest trudny okres. Y, faktycznie złapać zainteresowanie y, potencjalnego klienta, tak? Na, na, na rozwinięcie się i przejście z trybu. Dewowanie na dewowanie plus i robimy coś z produktem. Także to absolutnie rozumiem. No dokładnie. Tylko wychodzimy na początku z takiego założenia, że warto mieć no, po prostu, tak, jakieś portfolio. Y, czyli nie... GMDK dwójki nie będzie. Nie, no na ten moment nie ma takich planów. No ale co, aż tak się, aż tak się nie sprzedało? Czy to, to jest kwestia jakby emocjonalności procesu? Czy, 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 czy trochę siły na zamiary i chcecie step back zrobić, żeby potem zrobić dwa kroki do przodu? Nie, wydaje mi się, że sam Game Deck to był skok do przodu, tak naprawdę, w no kontekście ja, ja tego, wiem, co się, czego, się, czego się Team na, e, nauczył. E, wydaje mi się, że po prostu to jest kwestia. Pójścia w e, inne tytuły, tak, które chcemy robić. Tak naprawdę. Nie, no bo własnego e, IP teraz nie robicie żadnego. Ono jest, bym powiedział, e, na papierze. Okay. Więc IP się, I, I, IP, IP się tworzy. Aczkolwiek tak, w tej chwili jakby Studios głównie pracuje na, e, na tytułach zewnętrznych. Ale tak jak mówię, mamy jakiś tam core team, który, e, który myśli i, i paruje z głów. No okay. Także, A wy nie tak jak... mieliście jakiegoś tytułu? Czy ja dobrze pamiętam wywiad z... gdzieś tam przed premierem Game Deca, że. że, że... Uff, może mi się źle obsłyszało, że nad czymś już pracowaliście jeszcze przed wypuszczeniem Game Deca? Pracowaliśmy. Czy... Ale to, to jest kontynuacja tego? Czy, czy jakby porzuciliście i zmieniliście kierunek? Zmieniliście nie, to była zupełnie gra, ale ten sam okay. gatunek. W sensie to był też tak. RPG. Ale, no, ale tyle, no. No dobrze. A co z poczuciem? Ale nie robimy teraz. No. Dobrze. A co z poczuciem, wiesz, niedosytu po gamedecku? Pytanie, co masz, co możemy pod tym ukryć pod względem niedosytu? Jeżeli masz na myśli e, różną sprzedaż? Nie, sprzeda? no bo chci, na pewno chcieliście sprzedać więcej. No wiadomo. Była apetyt na dużo więcej, Oczywiście, było oczekiwanie no. rynku na dużo więcej i myślę, jakby że... też ekspertów myślę branżowych. I ja rozumiem, że to jest problem już teraz mniej sprzedażowy, a trochę bardziej taki, takiego emocjonalności w firmie, emocjonalności zespołu, który, który jakąś tam pracę kreatywną zrobił. I ja rozumiem, że to bardzo trudny proces jest jakby po tym poukładanie sobie dalej, co dalej z tym robimy. Z tym, że zrobiliśmy coś fantastycznego i nie dało nam to tyle szczęścia, ile byśmy chcieli ja, co, mnie ja to fascynuje z takiej mhm. perspektywy, e, mówię to trochę psychologicznej, no, ale nadal takiej pseudo psychologicznej, biznesowej, tak? Bo ja jakby pracując od iluś tam lat we własnej firmie, też co raz masz jakąś dużą porażkę i za każdym razem musisz się podnieść, iść do przodu itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Zastanawiam się, jak u was wyglądał ten proces i e, myślę, że to jest mhm. bardzo ciekawy, ciekawy case, że to w ogóle wasz case jako, jako firmy. Tak? Oczywiście, znaczy co? Przede wszystkim game deck, game deck był w trudnej sytuacji w kontekście tego, że jest to nowy, jakby nowy approach do, do, do gatunku, bo mówimy o RPG-u, który jest skupiony na, tak naprawdę, decision makingu. To jest gra, która wstaje w szranki w opinii oczywiście ludzi, bo my tutaj mamy zupełnie, zupełnie inne mechaniki w kontekście tego, jak gra wygląda, no, ale jakby dużo ludzi porównuje z Disco Elysium, tak? Mhm. Eee, no, u nas na przykład nie wiem, nie ma, nie ma dice rollingu, tak? Tutaj nie ma faktury losowości, tylko jest ewidentnie wszystkie decyzje eee, są. Eee, gracz za wszystkie decyzje odpowiada. Eee, no i generalnie. Słuchajcie ja... przerwę, właśnie tak, was tak. nie kusiło w trakcie produkcji, żeby zmienić tą mechanikę? Widząc disco Elysium i widząc jakby feedback ludzi, tak, że, że jakby decyzyjność w disco Elysium stała się memiczna wręcz, tak? Gdzieś tam, nawet na, na Engagu docierało, stosunkowo wcześnie. niedługo po premierze, jako, jako, jako wybory życiowe y, na bazie tego, jakby to wyglądało w Disco Elysium, tak? To, to duża siła y, tego, co potrafi gra zrobić jak przenieść się z, z, z bańki growej na, 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 na Internet. I czy was w trakcie produkcji nie, nie kusiło? Ej, dobra, słuchajcie, to widzimy, że to działa, w disco, i, i może byśmy się zastanowili nad tym. Nie? Wiesz, co takim designerskim założeniem od początku była, było danie y, ludziom tak naprawdę platformy, które oni sami decydują, i jakby staraliśmy się piczować game decay jako grę, która, która cię nie ocenia. W sensie, robisz co chcesz. Jakby y, to, czy to jest dobre, czy złe. To jest tak naprawdę Twój kodeks moralny. tak? Ty decydujesz o tym, czy chcesz, nie wiem, e, iść dalej, i skipnąć w ogóle cały, e, cały level, bo stwierdzisz, że nie masz na to czasu, czy, czy chcesz po prostu w to wsiąknąć i lizać ściany. Więc dla nas to było jakby najbardziej chod założenie. I dla mnie na przykład takim bliższą referencją do Game deka nie jest Disco Elysium, bo iz 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 izometryczny RPG o detektywie, tylko właśnie. Detroit Become Human w kontekście mm. tego, jak bardzo twoje decyzje wrócą do ciebie za jakiś czas, ale one trwają, tak? I właśnie dla nas takim najważniejszym celem było uzyskanie takiego, takiego feelingu, że każdy gracz może coś odkrywać w zupełnie inny sposób. I chyba to najbardziej cieszyło, gdy e, słyszeliśmy rozmowy, gdzie, gdzie ktoś po prostu przeszedł level w zupełnie inny sposób. Mieliśmy też taką fajną anegdotę, że jedna z z redaktorek polskiego magazynu w ogóle skip na cały level. Ja nawet nie byłem świadom, że możesz podjąć tak decyzję, żeby ominąć, wiesz, no cztery miesiące pracy ludzi w, w teamie, nie? A, ty, a ty po prostu decyzją możesz to Co skipnąć. Jest. Także tu bardziej taki faktor replayability był, e, był ważny, aczkolwiek chciałbym jeszcze wrócić do, mm. do tej rzeczy, która jakby mnie w, kontek w kontekście marketingu najbardziej interesowała, no, czyli pieniądze. E, no, okazało się, że Game Deck to jest e, produkt, który będziesz sobie dobrze e, wiódł e, w kontekście takiego longtailowego systemu sprzedaży. Także wiesz, teraz. Nie po... dużo gier teraz, nie? Tak. tak trochę się jakby... przenieśliśmy do tego. No dokładnie. Pik, kiedy masz Sale'a. E, udało się oczywiście dogadać rzeczy takie, jak e, Bandla z Humblem, e, Humble Choicea. Free free weekend, przepraszam, Free Week z, z epikiem, i to są tak naprawdę też takie wartości, które, e, no, które dają ci realnie tak, taki, taki zastrzyk gotówki. E, jeszcze kontekst tego, że zawsze uda się coś coś wynego, wynegocjować lepiej. No sprawia, że, że jakby po, po tych dwóch latach no, jesteśmy w stanie spojrzeć na wishlistę listę i zobaczyć, że gdzieś ta, ta gra po prostu. Y, no może nie chcę powiedzieć, że wstała z kolan, tak? No ale ten początek był. E, no nie był na pewno taki jak oczekiwaliśmy. No ale aczkolwiek tutaj post support, wydanie Definitive Edition, teraz wydanie Sperb Games e, pudełek, to jakby Switcha z, z kolegami z Antoldów. Jakby tak jak mówię, praca taka post, post wydaje mi się, że tutaj e, przyniosła korzyści. No to mówię, jeszcze tylko mobilkę zrobicie z którymś tam mobilnym studiem. Macie do wyboru. Jest jakby cała. Ja tu raz, dwa, trzy, cztery, mam studia, wiesz, cztery razy Zap, Zapraszam od was i... do kontaktu. Ja was zgrzeję, ja was zaraz zgrzeję z parą telefonami i powiem, że ludzie u mnie na komentach do Mobilny Game Deck, tego, się, tego się. Sobie, gdyby nie wiesz, dużo tekstu, mały UI, nie mamy pełnych voiceoverów, więc to, to raczej musisz, wiesz, patrzeć na tekst. To ja, ja bym to traktował jako taki visual novel na sterydach, nie? tak naprawdę, na komórce. Albo testować ai ja. No tak, ale mówię. Ja nie mam problemu z na komórce. Tego. Ja jakby na, na swoich iPhone'ach czytam książki od lat. tak wow. Na tych dużych, bo absolutnie. No są niewiele mniejsze od Kindle, tak, więc jakby da się. Więc myślę, że jeśli nawet czytanie tekstu jakoś tam powiększonego, nie, nie, nie byłoby strasznym problemem. Wiem, że jakby wall of text byłby problem. No ale to już jakby. Dobra, to już się dogadacie. Z kto wam będzie to robił, to się, to się dogadacie. Ale powiedz to mi jeszcze, jest... już jakby samym, samym sprzedażowo. Samą jakby emocją w Teamie. Jak Team zareagował, bo mówię, wydaje mi się, że to był trudny moment dla was jako organizacji. Jakiejś tam no, biznesowej, firmowej rodzinki małej, która też jakąś jakieś jednak z, zauważalne identity wy jako wy mieliście od lat. Tak? Bo ja jakby od was od lat słyszę i, i sobie pomyślałem, kurde, taka, taka, takie studio z takim zapleczem, które jakby było obecne. Jako studio na różnych konferencjach przez tyle lat i jakby z tyloma firmami robiliście razem, i w końcu dotarliście do, okej, okay, to jest nasze, robimy, dajemy się wszystko. I ogólnie super pomysł, i, i super promo, i super kampania. I wszystko miało być i, i fajnie. Wyszło tam no, różnie, tak to nazwijmy, delikatnie. I yy, jak na to team zareagował? Te pierwsze. Nie, może nie pierwsze sekundy po premierze, ale, ale pierwszy miesiąc, dwa, trzy, kiedy się okazało, że to nie jest to, na co czekaliśmy. Nie? To, 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 to poczucie niedosytu. Yy... I się oczywiście może bo to też rozumiem, że to dosy, dosyć delikatna kwestia. I nie Dlaczego, się, w, wiesz, gdzieś tam, wiesz gdzieś tam wyciągać z siebie nie wiadomo czego, tak? Raczej, nie, raczej, jest... raczej traktuję to jako naukę dla całej reszty, bo miałem, że każdy studia w Polsce prędzej czy później przez to przechodzi i ogólnie jak, jak CEDEP miał, wiesz, te dwa bankructwa po drodze, to, to, to żeśmy się o nich dowiedzieli po latach. Tak? I jakby większość tych takich problemów bieżących e, polskich studiów się gdzieś tam wyłazi dopiero po jakimś tam czasie, wy jesteście realnie dopiero przedstawicielem tego takiego pierwszego pokolenia, e, e, pierwszym dużym przedstawicielem tego trzeciego czy tam czwartego pokolenia polskiego game devu, e, który urasta do swoich dużych sukcesów. Jednocześnie zostały przed nim przed, e, 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 przedstawione, czy nachodzą na was takie duże problemy? Takie problemy dużych chłopców czy, 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 czy dorosłych ludzi, tak. I wy już te za sobą problemy i starcia macie, więc ja bardziej trochę w perspektywie jednak edukacyjnej o tym myślę, bo to jest, przepraszam, o tym rozmowa, jak sobie radzi z tym team, taki duży team, i jak sobie idziecie dalej i układacie dalej firmowe i organizacyjne życie, no to. Taki mega temat na, na, na duży panel, tak? Gdzieś tam na konferencjach, bo to jest trochę teraz część waszego identity, tak? Bo z jednej strony wcześniej mieliście jako bardzo solidne studio doświadczone z dobrym portfolio third party projektów, potem robicie swój IP, swój projekt, duży. Perspektywiczny, i tak dalej, który ma swoje jakieś tam problemy, i teraz sobie Next stepa nie? To, to, to jest jakby już gdzieś tam przez najbliższe parę lat do następnego dużego kroku, zawsze tu u was będzie, że, że to jest studio od Game Decka. To, to, to są ci anszarzy od tego Game Deca, nie, Patrz gdzie są dzisiaj. O, o to, ja, ja waszą historię widzę w ten sposób i myślę, że to mega edukacyjna historia. Wiesz co, dużo wątków poruszyłeś, więc e, spróbuję... To po tak, kolei, Tak, po kolei. wszystkie raz, raz. E, ja mnie do końca jakby mm, traktował mm, tak jak flop, tak, bo tutaj w kontekście... Nie, ja tego słowa nie, nie użyłem. To, to, to a ja, ja, to są moje słowa, no. to są no. moje słowa. E, bo tutaj tak naprawdę mm, reakcje teamu były przed samą premierą, one były naprawdę... Mm, wiadomo, gra... Była tworzona prawie 5 lat, więc tam też jakby wchodziło wypalenie, zmęczenie. To są, to są jakby normalne rzeczy. Znaczy, no nie są normalne, no ale pojawiają się, tak. Jednak y, commitment teamu był, był naprawdę potężny. No i sam fakt tego, że wiesz, Game Deck to jest tak naprawdę 20, y, 20 kilka nagród, tak? Ponad 20 nagród. Zajęliśmy też, y, wiesz, mieliśmy nominację w kategorii RPG w. Y, na, na Gamescomie, przegraliśmy chyba z Baldurem, więc to, to też nie jest tak, że wiesz, tutaj mamy powód do, do wstydu, w piku y, overall rating Game gamedeca na Steamie to było chyba 85%, teraz wiesz, recent mamy 92%, I jakby w tym kontekście Game gamedec miał problemy na start w kontekście dowożenia rzeczy, tam po prostu brakło czasu na development, taki, znaczy nawet nie na development, na overall polishing, Dlatego też zdecydowaliśmy się wypluć De Definitive Edition, żeby dostarczyć graczom te obiecane rzeczy, które, które obiecaliśmy notabene przy, e, przy Kickstarterze, tak? bo tutaj premis, oparcie się w ogóle na, na, na prozie Marcina, no to jest naprawdę mm, bardzo fajne, mm, fajne IP. Więc tutaj e, tak naprawdę my też byliśmy... w. Byliśmy na tyle komfortowej sytuacji, że to nie jest tak, że te 150 osób, czy wtedy, nie wiem, 120 robiło Game deka. Jakby w piku nad Game Deckiem pracowało ile, 30-40 osób, a cała reszta pracowała dalej nad y, innymi projektami, tak? W międzyczasie, tak. kiedy był Game Deck, robiliśmy DLCK do Divinity 2. Tam był port Dark, 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 dark Sidersów, tam był uh, Observer System Redux, więc non-stop, jakby te cash flow. Jakby było zapewnione, więc tak naprawdę my za te pieniądze, które, które gdzieś tam zarabiamy, no staramy się wychodzić z własnymi pomysłami, więc tutaj jakby na pewno nie było takiej, takiej dramy w kontekście, nie, co teraz się stanie. Nie, tutaj jakby okay. byliśmy w na tyle komfortowej sytuacji, że po prostu musieliśmy cierpliwie poczekać na to i na to, by po pierwsze naprawić rzeczy, których których nie udało się dowieźć na czas premiery, no a potem tylko sprawiać, yy, sprawiać, żeby gra była coraz lepsza, więc w tym momencie, tak jak mówię, no, musieliśmy trochę poczekać, aż, aż, aż minie czas, zrobiliśmy porty, dodaliśmy nowe języki i, i wydaje mi się, że do, wiesz co, no, ja jestem dumny, że mam GMDK w portfolio, tak? Nie, Oprócz jest, tego, że wiesz... Nie wierzę, że, że większość tak... To, to I Kickstarter, no, masa, masa rzeczy też... No, dla mnie to jest, wiesz, pierwszy tak naprawdę wielki projekt, no bo wcześniej pracowałem przy, okej, też dużych grach, no ale to jest VR, tak, a VR to jest jednak inna specyfika rynku, no i to były jeszcze czasy, kiedy Rift i HTC Vive wiodły prym, to jeszcze nie były czasy, wiesz, quest'a i tak dalej, więc to też jest zupełnie inny styl, naprawdę, developmentu. No dobrze, czyli Game Gamedeca dwójki nie będzie, póki co. Z tego co słyszę. Dobrze. E, ale, ale dziękuję. To bardzo e, fajne, fajne podsumowanie. Czekam aż e, usłyszę jakiś, jakiś, jakiś panel wasz was, o, o całej historii. To Chyba, tak, e... chyba, nie, chyba nie, nie chwaliliście się jakby procesem. Nie, 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 nie robiliście chyba. Pa, yy, nie paneli, ale, ale prelekcji gdzieś tam o swoim się tym, co? U nas yy, Hacy, Łukasz Hacura no. yy, ma takiego swojego koronnego spicza, tylko nie jestem w stanie ci powiedzieć, czy mówi o... To ten chyba bardziej o tym, jak się przekształca yy, tak, tak, ta, 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 ta. tak, więc to jest bardziej o urośnięciu Anszarów do takiej Konkretnej firmy, aniżeli tutaj brania takeoverów z Game Decka. Aczkolwiek te takeovery są, tak? No bo tutaj jakby. Całą wiedzę, tak, którą, którą, której się nauczyliśmy, ten, tak naprawdę, nasz, my to lubimy nazywać fluid branching. To jest podejście do, do właśnie tego, jak budować story, tak, żeby to była mm -hmm. już nie tyle, że nieliniowa nie, nie, nie gra, no ale tutaj z pomocą, z pomocą tuli, myśmy wtedy używali w GameDecku e, RTC do, 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 wiesz, układania blueprintów i tak dalej. E, to jest tak naprawdę know-how, który mamy w kontekście nowych gier, no bo my dalej chcemy mm -hmm. e, co, my chcemy też mieć taką tożsamość, e, podobnie jak bici bym powiedział. Bici mają zajebiście wypracowaną swoją tożsamość w kontekście tego, jakie, jakie gry chcą wydawać, tak? To są gry, które polegają na, wiesz, meaningful choices, jakiej decyzji nie podejmiesz, to i tak jest źle, więc e, to jest przykład firmy, która potrafi zbudować swoją tożsamość idealnie, tak? No i my chcemy być znani z y, double-ARP-ów, y, które nie tylko dostarczają, wiesz, adrenalinę. Z trudnych dopaminę. gier. Chcemy tak. być znani z trudnych gier, to, Tak, tak. Z nisz. Tak. Z nisz rynkowych. Nie, to suicide developer. No. Suicide mission developer. Dobrze. I powiedz mi, czy takim też będzie będziecie publisherem. Jesteście, będziecie. Nie chcemy być publisherem, który zbiera wszystko. Odwrócę okay. w odpowiedź. W sensie, mm -hmm. dla nas korem są gry. No tak, Cześć, Cześć Miłoż w ogóle. Dzień dobry. Dzień dobry. Dla nas to jest trochę właśnie takie podejście do tego, że czujemy. Gatunki, w których które chcemy czempionować, tak naprawdę, i dla nas to jest oprócz oczywiście kondycji finansowej tam dewelopera i tych wszystkich wytycznych. My chcemy czuć, że ta gra jest fajna. No i nie wiem, nadarzył się jakiś czas temu City Builder. Finalnie gra poszła z innym, z innym publisherem, no ale wiesz, ja byłem całym sercem z tym projektem, bo, bo miał zajebistą, zajebistą koncepcję. Więc my tutaj w tej chwili, no wiadomo, mamy Game deka, E, Liberty, który jest likeiem izometrycznym i, i Zorię, który jest wiesz, takim klasycznym rpg I jasne, jest to fajny align, który się buduje w kontekście takiej wiesz, e, franchise sale'a, e, wiesz, łapania tego momentum i, i budowania tej bazy jako publisher, ale ja osobiście jeżeli czuję, że to jest gra, którą, która ma pomysł i jest warto, to nie mam problemu, żeby wyjść, nie? no bo to, wiesz, łapiesz Łapiesz perełki. O to chodzi. Nie? Siema groszek, bo też się przywitał tutaj z YouTube'a, Szachmat. Cześć Mateusz. Mateusz. Tak. Nasz y, były galaktysowy pracownik obecny. Nasz obecny. <grym> obecny nasz. Ar... Wilk, publishing. <grym> y... <grym> tak, ktoś mnie pytał do GDC bo... i mówił: A ty groszek u was pracuje. A to wygod nazywa się groszek? Mówię. Tak, tak. Tak, to, tak, to, to ja się... pytałem. To... <grym> no właśnie. Ej, to jest... Pamiętałem to, mat... dobra? Pamiętałem, że ktoś spytał. Tak, to było w tej, w tej kamienicy, gdzie, gdzie mieszkaliście. Kamienica, tam są domy. To no, są tam kamienicy. gdzie galaktusówka była lana. Nic, nic, ja nie wiem takiego. No. Nie Także wracajmy do Groszka, to fajny chłopak jest. Pozdrow Grochu. E, tak, dostał taką ksywę u nas, ale to każdy ma e, swoją. E, a powiedz mi jeszcze, e, a co myślisz o innych polskich publisherach? Co tam, co, co, co tam możesz jaką mądrość przekazać nam? bo w końcu żeśmy wyszli z, z, z chyba tego segmentu, w którym mamy więcej <laughs> publisherów, więcej symulatorowych publisherów niż faktycznie wychodzących gier regularnie polskich i teraz chyba w końcu nadszedł czas, że zaczniemy budować swoją masę biznesową jako, jako krajowa branża Publisherami, którzy będą robić robotę i nie będą ile wębitami, bo poza nimi, no to tam w sumie nie aż tak dużo tych publisherów w Polsce mamy. Takich prawdziwych, prawdziwych publisherów, bo. No. Nie, nie wiem, ilu ich jest w sumie. Chyba nikt nie wie, ale takich, żeby każdy mógł się pochwalić porządnym portfolio tytułów spubliszowanych, niech będzie 20-30. No, to, to, to nie wiem, czy byśmy z pięciu znaleźli takich takich konkret. Wiesz co, ja jakby. Nie wiem, czy, czy jest warto poruszać temat playoja W sensie to się też zmienia. I Playway dobrze sobie wszędzie, a ich ostatnia gra. Tak, e, ale e, jakby. E, to... Tak, ale jednocześnie. Yy, wolałbym rozmawiać yy, o. o... Innych, mniejszych, takich, obiecujących. Br, takich, takich prawdziwych publisherach, nie? Jakby nadal mamy ten film, że symulatory, no to symulatory, nie? Jakby ten. Nie, no wiesz, na Steamie play to wiesz, to też jest taki, machina, tak? To jest, wiesz. To jest, bardziej, to, i... to jest bardziej grupa inwestorska, moim zdaniem, czasami niż stricte publisher. I absolutnie ja rozumiem, że taki jest schemat, ale no jak sam wiesz, no, na Steamie, te community, który jest wokół gier symulatorowych, no jest takie dosyć. To nie jest taki core PC audience, tak? To, to jest czasami taki, taki, taki side audience, który tam zagra w gierkę albo nie zagra w gierkę. E, i, i, I nie wierzę, że jakakolwiek gra z Playwaya e, kiedykolwiek, nie zrobi jakikolwiek sukces, taki faktyczny medialny sukces jak, nie wiem, no, Frostpunk 2 czy, czy cokolwiek, tak? najprostsze porównanie nie? jakby to, to nadal może być liczba sztuk sprzedana porównywalna ale no nie, nie jakby nie porównujemy wiesz dwóch dwóch jakby skal znaczy, dotarcia ja, ja do do graczy No to o co chodzi tak że tu chodzi o taką no, jakby mi chodzi o ty, ten, story... ten, tak takich takich tak. deep publisherów o takich deep publisherów którzy potrafią faktycznie dostaną grę i konkretnie z nim zrobią robotę bo tak jak ty mówisz Chcemy brać na siebie gry niemożliwe do wypubliczowania, to my je weźmiemy, zrobimy, bo takim jesteśmy typem publishera. Nie? Eee, gra się na pewno nie sprzeda, ale my go weźmiemy nie? I, i będzie dobrze. No wiesz co? No, właśnie to jest to. Publishera poznasz, czy, czy udało się zwiększyć sprzedaż. I, i znowu, my jakby. Dalej jesteśmy świeżym publisherem i ja tu nie oczekuję, że zbierzemy z tych gier, wiesz, bańkę. Bardziej tu chodzi o to, że nie wiem, no widzę na IndieBI improvement, tak? Widzę, jakie działania mm, sprawiają sukces, jakie, jakie nie. I często w świadomości tych małych deweloperów, tam wiesz, tak jak, tak jak yy, gra, którą robimy albo. I, Tyle, tyle gier, ile, ile wiesz, groszek skautuje, tak? E, no. Tam wszędzie jest taka świadomość, że wiesz, tam już jest zwajstowany announcement build, to są jakieś puszczane bity i tak nikogo, wiesz, tam jest bardzo mało świadomości o, o tak naprawdę stricte marketingu, więc dla nas to jest na, na razie ten, ten, ten skop i naprawdę fajnie widać, jak wiesz, gry, z którymi gdzieś tam... Rozmawiałeś, które ogrywałeś, które wydają ci się potencjalne na fajny deal, który z różnych przyczyn nie doszedł do skutku. Potem gdzieś tam na różnych eventach zbierają nagrody. Więc to znaczy wiesz, że, że można, ale wracając trochę do, do tych polskich publisherów, to wydaje mi się, że coraz mocniej pojawiają się takie takie firmy, jak nie wiem, Firdemik, tak. Untold Tales, czy, czy wiesz, yy, zupełnie inne. I fajnie widać, że, że rosną w siłę, tak? No bo wiesz co, ja tutaj Firdemika nie bez przyczyny przywołałem, dlatego że na akurat rozmawiałem z Dianą, e, którą notabene chyba też znasz. Tak, też pozdrawiamy Dianę. Jeszcze nie objawiło się w komentach, ale lada moment, lada rozumiem, moment Rozumiem, Rozumiem. No, no i wiesz, sam fakt tego, że, że tutaj e, tak naprawdę średni bym powiedział, czy, czy mamy tutaj, nie obrażając, tak, no ale to nie jest, wiesz, dewolver. E, publisher piczuje event do Steam'a, robią wokół tego, wiesz. E, Całą kampanię, jest coverage na Steamie, na, na, na głównej, to też pokazuje, że można robić fajne rzeczy i można robić te rzeczy też tak, bym powiedział, niekonwencjonalnie, nie? no bo to bardzo dużo, bardzo dużo aktywności no człowiek jest w stanie zrobić właśnie wchodząc w różne kolaboracje, więc, więc to też jest fajne, że, że tutaj nie tylko stricte game dev w kontekście developmentu może się wiesz, trzymać za rączkę. Ale, ale tutaj wiesz, no, publisherzy też potrafią robić wspólne aktywności w imię, wiesz. Lepszego jutra dla polskiej branży. Piękne słowa. Tak. Zakończmy nimi podcast, bo to, to jedyny sposób, żeby godnie go zakończyć. Dokładnie. Nie, ja rozumiem, jakby The Publisher Game, ten, tych, tych deep publisherów, jak, jak to sobie już tam ukułem przed sekundą. Um, ich rozwój polskich jako, jako yy, no, trochę proces rozwijania rynku, umacniania, yy, wzrastania, wchodzenia na trochę wyższy poziom, tak, no bo mieliśmy te tak rozwarstwienie pod tytułem Cedep Techland i, 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 i tam jakaś czołówka yy, no, gdzieś tam na samym dole, ile tam było, 300, w którymś, w którymś momencie około 350 Zespołów, które miały mniej niż 5 osób, tak? I, i, i po środku ileś tam firm, które w sumie budują jakąś tam skalę, ale jednocześnie, y, taka była sytuacja gdzieś tam, między myślę, latami jakieś 2019 do 21, coś w tym stylu. Firm, tak. które takie były nie do końca określone, nie miały swojej identity. Te identity zostały odnalezione, każdy gdzieś tam swój kawałek. Jakby jesteśmy chyba jeszcze, myślę, w takim przededniu e, faktycznie dużych sukcesów, ale to ten sukces tego. To, co od lat powtarzam, tego takiego mocnego, e, średniego poziomu, średniej skali polskiego Game może nam zbudować długoterminowy sukces. tak? No bo, bo faktycznie potem się okazuje, że, wiesz, że, że, że e, polski deweloper, który ma super grę, się odzywa do jakiegoś tam zachodniego, francuskiego, niemieckiego wydawcy, i się okazuje, że ten wydawca niewiele zrobił z grą. Nie, I tak sobie się znałem. Czyli który by mamy rok? czy my żeśmy jako branża nie wchłonęli ileś tam miliardów pieniędzy przez ostatnie 4 czy 5 lat po to, żebyśmy teraz robili całkiem decent gry, których nam zachodni publisherzy nie potrafią wydać, bo są skupieni na jakimś tam symulatorze niemieckim w samolotu, czy coś tam, czy, czy, czy łowiectwa, bo... muszą <słuch> się zastanawiać, co my w ogóle robimy, jeśli, jeśli na taką sytuację gdzieś tam pozwalamy, tak? I w tej, w tej perspektywie mega czekam na to, żeby e, może nie czekam, jakby trochę tego się spodziewałem i cieszę się, że to już nadeszło, bo jesteśmy w tym procesie właśnie umacniania się polskich publisherów i mega kibicuję, żebyśmy szli tylko jeszcze bardziej do przodu. Bo wiesz, tutaj... najlepsze, fajne lata mamy jeszcze przed sobą. Też tego nam wszystkim życzę. E, aczkolwiek tutaj na pewno też trzeba wziąć pod uwagę to, jak buduje się tak naprawdę kontekst zapotrzebowania rynku, tak? No i te, te wschodzące trendy, bo, bo jakby to też definiuje ci tak naprawdę alignment. W sensie, ty jako publisher, no ja wiem, że się nie da, tak? No ale powinieneś próbować przewidywać też trendy, które potencjalnie w, mogą, mogą wychodzić. I ja nie mówię, że to jest. To jest łatwe, tak? I czasami jasne, możesz się spóźnić o, nie wiem, miesiąc, dwa, pół roku, ale, nie wiem, wydając na przykład teraz grę podobną do Among Us, no, pytanie, czy, czy, czy jeszcze zeżrę, czy, czy nie na, narażasz się na odstrząg, nie? Więc to też jest takie lawirowanie pod, pod, pomiędzy tym, co, co czujesz, co powinieneś, a co rynek chce, nie? I co, co, nie wiem, co jest na, na Twitchu gorące. To jest inna sprawa. No, musisz przewidzieć, co na Twitchu będzie gorące za pół roku. Jak ta gra, którą teraz zainwestowałeś, Uff. ona wtedy dopiero zacznie wchodzić. Nie więc jakby no. trzeba nie dać, że przewidywać przyszłość, ale przyszłość przyszłości. Tak. Nie wydarzy się za miesiąc, Uff. dwa. ale więc jakby no. Więc tak szczerze chciałbym poznać tych ludzi, którzy to przewidują eee, na pytanie, A, czy to, przewidują, czy to bólki. skreują. Wiesz, nie? A wydaje mi się, że na pewno trochę kreują i, kreują i to nie tylko oni, bo wiesz co, no, idzie łatwo zauważyć trendy, które w ogóle popkulturowo tak wjeżdżają nam w, w całą jakby rozrywkę. Cały taki bym powiedział popkulturę, entertainment, tak? I Wiesz co, no, jesteśmy na końcu historii, stary. No, jesteśmy w erze late kapitalizmu, gdzie wszystkie wielkie idee i pomysły i brandy i IP nerdowskie już zostały spełnione. Wszystkie dostały seriale, filmy, remastery i tak dalej. Aż do pożygu, bo realnie wszystkie wszystkie duże seriale, te największe nerdowskie przez ostatnich dwóch lat to jest zawsze story ojca z dzieckiem, które ma specjalne zdolności i trzeba je gdzieś. Albo zielone od, uszy. Od, Tak, odtransportować i, i wcale nie jesteśmy, wiesz, w punkcie kryzysu y, kreatywności, tak, w której y, historie y, niecodzienne albo abstrakcyjne, jak wszystko wszędzie naraz, dostają Oscary. Tak. Ja myślę, że to jest trochę y, symptomatyczne dla nas i jakimś y, potwierdzeniem, gdzie żeśmy dotarli jako, jako popkultura globalna. Że tego typu film z latającymi, wygiętymi penisami gumowymi czy nie, zostaje Oscara, tak? I ci to nam powiedz nam samym pięć lat temu, tak? No, i teraz siedem Oscarów chyba, nie? No. kto by to Prócz... wymyślił? Jeśli, jeśli ktoś to przewidział <laughs> pół roku temu, no to szapupa, tak. Dobrze, słuchaj, Kuba, bo się zbliżamy do końca. Miłosz prosił, żeby spytać, kto jest Twoim ulubionym publisherem, więc pytam: Kto jest moim ulubionym publisherem? No i chyba nie tylko polski, no możesz powiedzieć, może też tam szaleć, dalej powiedzieć. No. <słuch> Powiedz, że Fokus za Atomic Heart. Powiedz to. Fokus, za, zrobimy na Twitterze. Fokus za SnowRunnera. A, okej, okay, no dobre, no, okay. nie, a no, e, tak na serio to chyba Take Two, bo ja jestem fanbojem Rockstara, więc. Ja, W ten sposób, w ten sposób. Albo Cenega, bo wiesz na polskę, a to Rita już, teraz, wiesz, już teraz nie ma publisherów. Już teraz nie ma, wiesz, publisherów retailowych. nie? już, no, wiesz, to już ten, jest ten rynek, rynek nie istnieje. E, ale dobrze, miłość chciałeś mi, miłość, miłość. Miłość. <laughs> miłość, miłosza. Chciałeś, miłość. więc już wiemy. E, dziękuję ci bardzo za rozmowę. E, życzę wszystkiego dobrego na drodze dostawania się Największym, najlepszym i, i nie tylko robiącym, nie, nie tylko publiszującym Suicide gry e, publisherem polskim. E, Abyście mieli jak najwięcej siły i determinacji e, i, i, i dowieźli w końcu tego game deka, i mobilnego, a potem dwójkę e, i mam nadzieję, że wtedy umówimy się na drugą, e, drugie spotkanie. To jeszcze mi. Netflixa nam życz, serialu oryginalnego. Tak? No to ja bardzo... Znaczy nie, teraz w sumie chyba HBO hey, wow. jest bardziej, wiesz, bardziej, bardziej high content driven platform, tak naprawdę. Znaczy już teraz to no nie będzie HBO, tak? Już będą zmieniać nazwę na coś tam innego, co też no, jest oczywiście geniuszem. Ale tak, chyba myślę, że może HBO jest nawet lepszym miejscem na ten serię. także... co, so, kto da więcej, nie? Nie, naj... no wiesz, to nie o to chodzi, kto da więcej, to właśnie też o to chodzi w Publisher Game. Nie, nie kto da więcej, tylko kto pasuje do naszego authenticity, także yy, tego sobie życzmy, się yy, Piękne słowa. Yy, trafiali yy, na piękne gry, pięknie je wydawali. Yy, i siły na wszystkim życzę. Tak. Dziękuję Ci jeszcze raz bardzo. Dziękuję również, miło było porozmawiać. Pozdrawiamy wszystkich, pewnie się słyszymy jakoś tam po świętach z gościem. Do wesołych świąt. E, tak, i e, wesołych, smacznego jajka I do zobaczenia. Dzięki bardzo. Hej, hej.